Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na kolejny odcinek Rozkminy Taktycznej. W tym odcinku tak naprawdę skupimy się na performancie Fluszy podczas IEM-u Katowice, właściwie na jednej mapie decydującej w finale przeciwko FaZe, na mapie D-Train, na której zdobył dwa ace'y, które tak naprawdę doprowadziły ostatecznie do zwycięstwa Fnatic w tym turnieju. Zobaczymy, co, jak myślał Flusza, co miał w głowie w tym momencie, kiedy wykonywał te klacze. I najważniejsze rundy tak naprawdę tego spotkania. Tak więc zapraszam do materiału. Tak jak widzimy, Flusza udaje się na zamek. Przedł tak naprawdę zajęcia go. Flaszuje sobie i mołotowuje głęboko. Tak jak widzimy, w tym momencie, kiedy Flusza tutaj próbuje wyważyć presję na zamku, tak? Mamy trzech zawodników ze strony Fnatic na odnodze, Krimza w mainie, tak? Karidgan zespotowuje oraz Guardian tak naprawdę tych dwóch zawodników oraz bombę, co jest bardzo ważne. Flusza wie, że teraz musi coś zrobić, ponieważ no, nie ma tutaj sytuacji. Mamy 2 versus 5, 3 versus 5 w tym momencie. Lekro sam już jest teraz na odnodze. Dwa fragi po stronie Karigana oraz Guardiana przy holdy nogi. Teraz po prostu jest ważne, co zrobi Flusza. A Flusza decyduje się na spuszowanie tego smoka. Zdobycie tutaj pełnej kontroli na zamku. I zejście powoli. To jeszcze w momencie, tutaj, gdy Flusza schodzi tak naprawdę, Grims, wychylając się z maina, ginie. Więc mamy tylko i wyłącznie Lekro, który został zespotowany wcześniej, że jest tutaj bomba, że jest tutaj zawodnik z bombą, tak? I Flusze, który no, teoretycznie Olaf Meister powinien słyszeć tutaj palący się i flash na zamku, tak? Ewentualnie Flusza powinien być w popdogu, tak? Bo to powinien być split. Jedna osoba tu, 3 osoby od noga, wejście po prostu na bombsite i Flusza zamyka akcję od popa, tak? Tak tutaj troszeczkę inaczej się ta sytuacja rozwinie. Flusza wchodzi na zamek i to jest tutaj ważny timing, jaki po prostu trafił. Olof teraz tylko i wyłącznie spotuje górę. Flusza idealny timing wyczuty, pomiędzy dwójką a jedynką po prostu sobie przechodzi. Stara się znaleźć po prostu Olofa kryjącego tutaj bombsite B. I już widać, zauważył Olofa, czeka. Widzi drugą osobę. W tym momencie raczej było oczywiste, że tylko dwie osoby mogą być na bombsite B, bo zespotowali wcześniej pakę i tak mają sytuację 5 versus 2. Teraz bardzo ważny angle w Luszy, zasmokowanie konektora. I mamy taki angle, w którym nie ma szansy zrobić refraga od strony CT, drugiej osoby, od strony Niko, tak? Tutaj już Flusza po prostu widział jakkolwiek na radarze przez smoke'a. Zabija drugą osobę, znaczy właściwie drugą, czwartą osobę. Wchodzi konektorem, nie wie gdzie jest ostatnia osoba. Nie ma pojęcia, ponieważ Niko nie oddał strzału przy refragu na Kariganie. Więc po prostu siedzi w tym konektorze, tak? Próbuje znaleźć osobę. Tutaj może wypatruje, tak? Góry. I po prostu tutaj bardzo, bardzo ładny flick w wykonaniu Fluszy i zabicie Niko. Tak więc jak widać, bardzo mądrze Flusza tak naprawdę zajmował na początku zamek B, żeby po prostu wszedł tutaj. Wyczekał dwóch zawodników. No, można się domyślać, że Olof będzie stał gdzieś w okolicach, jeżeli tutaj go nie ma, w tych granicach. No to jedyną sytuacją, no to może być gdzieś na trójce, bądź jakiś tutaj gdzieś za dwójką, gdzieś w tych tutaj rejonach, tak? Znalazł Olofa, poczekał na jeszcze jedną osobę, no wiadomo, 2 versus 5, nie chcą stracić zbyt dużo zawodników. Nawet jeżeli na przykład Olof by zginął, to mają pusty BS i mają free planta, tak? Mogą sobie za darmo zaplantować pakę, w sytuacji 2 versus 5 to jest troszeczkę przegrana. Tak więc Olof znajduje się na trójce, Guardian przychodzi na konektor i łapie ich po prostu off-guard Flusza. Następnie bardzo dobry angle, tylko na jednego zawodnika, ponieważ no jak wiadomo, drugi zawodnik nie miał szansy się wcelować też w taką samą lukę. Tutaj już zabity gość w konektorze i ostatnia osoba jeszcze, Niko, który wychodził i spróbował po prostu, myślał, że jest dalej wejście na bombsite B. Jednak nie było, Lekro cały czas się swędał tutaj w tej okolicy.
Nie wiedział tak naprawdę co zrobić. Pewnie czekali na kola od Fluszy, gdzie będzie ostatni zawodnik, dopiero wejdzie. I mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dobrą rundę indywidualną ze strony Fluszy. Timing chwycony, dobre pańki z jego strony. Jak widać, piękna runda w jego wykonaniu. Zwróćmy uwagę na kolejną rundę, tak? W wykonaniu Fnatic i tutaj kolejna runda, którą zobaczymy. To wymyślił Flusza tak naprawdę. Sytuacja w tym momencie, Flusza rozbija sobie szybki, ale popatrzmy jak się rozstawiają. Flusza na zamku, Krims zajmuje tak naprawdę górę zamku, tak? Dwie osoby znowu pod nogą, przynajmniej dwie osoby, wcześniej były trzy. JW sam w mainie, za łupką, tak? Próbuje złapać jakoś tutaj przejście znak albo coś, no tutaj po prostu wychwycić jakąś nieuwagę ze strony CT. Zobaczmy jak ta sytuacja się rozwinie. Muszę jak na razie spokojnie, tutaj namierza Mołotowa, widzę, że chyba to nie tutaj jest miejsce. Tak, namierza Mołotowa. Wyspalić Popdoga. Tutaj widzi, że jedynym miejscem, gdzie może znajdować się Rain Voice, była prawa strona. Widać jak ładnie schodzi pod rafince. Tak idealnie, tylko pokazuje swoje nogi, żeby tylko zdobyć informację, czy jest tam Rain w Popdogu. Oczywiście, ładny bait. Bardzo, no, dzięki temu zyskuje informację, że gościu był w tym Popdogu, tak? Nie mógł uciec przez tego Mołotowa, więc tylko i wyłącznie czekał, tam śmiesznie skakał, tak, Rain w tym Popdogu. Ale wykurzył go z tego miejsca, tak? Równie dobrze mógł jeszcze Flusza rzucić tutaj nade'a, tak? Nie rzucił, trudno, ale spalił Raina i obił go, tak? Strzelając przez te drewienko. Jedyne miejsce, gdzie Rain mógł się tak naprawdę schować. Jeżeli był w Popdogu. Rain zmuszony do wycofania, jest po drugiej stronie skrzynki Popdoga. Flusza może spokojnie zejść tak naprawdę po cichu. Chociaż trochę też ryzykuje, ale daje się to tak naprawdę. W tym momencie Rain już cofa na gniazdo, widać, a Niko jest tuż przy elektryku. No, nie, po prostu skan przez smoka, tak, Fluszy. Dosyć zabawny strzał, ponieważ Niko nie pokazywał się, to Rain był właściwie w Popdogu, ale mógł się spodziewać, że Rain też się znajduje w tamtym miejscu, tak? Zamiast Niko. No i Flusza, genialny skan i po prostu frag od niego. Tutaj cofa w tym momencie na zamek. Widać, że już Fnatic grupuje się pod tym miejscem. Jedyny no to Lekro, który znajduje się w okolicy od nogi. Reszta zawodników znajduje się już pod bombsidem B. Flusza smokeuje dół. 30 sekund do końca. Olofmeister, bardzo dobry Mołotow. Wyczekał z tym Mołotowem, ale zobaczmy co teraz zrobi Face i co zrobi Fnatic. W tym momencie jest wejście na BS-a. Od razu zabity Rain, który właśnie przemieścił się na bombside. Olof i Guardian już na BS-ie. I teraz zobaczmy ustawienie. Szybko fragi poszły ze strony Face, tak? Mamy w sytuacji 3 versus 2. Mamy Olofa znajdującego się na dwójkach, Karigana na trójkach, znaczy no, na trójkach właściwie, na psie tu Olofmeister, Karigana na trójkach i Guardian wcelowany AWP-ą, pewnie tutaj w taki angle, albo nawet już będzie niedługo wchodził na górę, tak? W zależności jaka będzie jego decyzja ostateczna. Nie mamy tego tej smoka już na długiej, ale mamy dalej tutaj tego smoka, przynajmniej. Golden raczej wiadomo, że jest w BS-ie, chociaż nie jest to w 100% pewien. I zobaczmy, jakie błędy popełniało Face w tym momencie. W tym momencie Face strasznie zagubione tak naprawdę było. Karigan idealnie złapany. Guardian już fraguje osobę w BS-ie i teraz Flusza. Guardian w tym momencie był wcelowany przez chwilę w długą na górny zamek. Olofmeister w dół i teraz zobaczmy tą sytuację. Olof klika pakę. No wiadomo, raczej może być bait. Guardian i Olof celowani obydwaj w dół. Teraz zobaczmy. Olof i Guardian w tym samym momencie znów patrzą w jedną pozycję. Akurat patrzyli górę. W tym momencie Flusza wybiega, no i po prostu łapie jedną osobę. Jedną osobę, która no, powinna być w niego celowana i tutaj akurat był... żadna osoba nie była.
Olof i Guardian patrzyli górę. No i tutaj Guardian po prostu nie patrzył tej pozycji i jest frag od strony Fluszy, tak? Teraz zobaczmy, co zrobił Flusza. Flusza dostał flesza, spikował, strzelił kilka razy, trafił, nie zabił i czeka. Ma 6 sekund, żeby zdefować. I wyjście. Tak naprawdę ładny frag z jego strony, który spowodował remis w tym spotkaniu, tak? Remis, który no tak naprawdę umożliwił im dogrywkę, a następnie wygranie w tej dogrywce. Bardzo impaktowe rundy, jak samo można zobaczyć. Na 14 rundę, 14 runda, wygrana, było 14-11, po 14 rundę zdobył Flusza. 15 rundę również zdobył Flusza. Dwie ostatnie rundy. Zobaczcie, jaka była tutaj różnica. Ile rund przegrali pod rząd? 4 rundy pod rząd przegrane. 4 rundy przegrane przez Fnatic. I Flusza tak naprawdę w odpowiednim momencie pokazuje się z najlepszej strony, jakiej mógł, tak naprawdę. Zrobiąc w jednym i w drugiej sytuacji po prostu dwa ace'y. Niesamowite tak naprawdę performance Fluszy ogółem na tym turnieju. Te dwie rundy tak naprawdę tylko uwieńczają to, co on pokazywał przez cały turniej. To było coś nowego z mojej strony, bo tylko analizowałem dwie rundy, tak naprawdę dwa klacze. No może nie klacze, chociaż Lekro był tak naprawdę odosobniony i on w ogóle nie wpłynął na rundę, jednak jakąś tam presję musiał FaZe odczuwać, ponieważ no, była ta sytuacja 2 versus 5, a nie 1 versus 5. Bardzo dobre rundy Fluszy. Tak jak wspomniałem, coś nowego pokazałem. Może Wam się podobało, mam nadzieję, że tak. To było wszystko z mojej strony. Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Cześć.